Wśród młodych kolekcjonerów często przejawia się pytanie, dlaczego nie powinniśmy podłączać lampy rtęciowej pod osprzęt, który posiada układ zapłonowy. Otóż układ zapłonowy generuje wysokie napięcie potrzebne do zapalenia lampy. Jak widać, lampy rtęciowe mają rezystor zapłonowy, więc nie potrzebują takiego układu. Jednak tutaj widać druciki. Pomiędzy tymi drucikami może nastąpić wyładowanie, które po prostu je stopi. Te temperatury są tak wysokie, że łatwo topią takie metale. Żeby to zaprezentować, wkręcimy sobie do SGS-204 jakąś wyjaraną rtęciówkę Osram HQL. Mamy lampę wkręconą. Teraz ją zapalimy. I tutaj może się pojawić teraz wyładowanie, albo przy hot restarcie. W tym przypadku, jak widać, wyładowanie nie pojawiło się pomiędzy doprowadzeniami. Lampa sobie zapaliła. Jest oczywiście przeciążona, ale poczekamy, aż się rozgrzeje. Lampa rtęciowa się już nam rozpaliła. Jak widać, świeci bardzo zielono. No i odłączamy. Może ja zrobię zbliżenie. Znaczy, nie wiem, czy akurat to wyjdzie, bo to zależy od ciśnienia wewnątrz lampy, ale mam nadzieję, że wyjdzie. O, proszę bardzo. Mamy przebicie na rezystorze zapłonowym. Może odłączymy sobie i podłączymy jeszcze raz. W tym przypadku akurat obrywa tylko rezystor. Nieźle się tam dzieje. Tak, to jest rezystor zapłonowy. I widać też elektrodę. Myślę, że przestaniemy ją już katować. Lampa pewnie wystartuje za chwilę, ale jak mówię, nie jest to dobre, w szczególności jeżeli mamy lampy o nieco innej budowie. Może się to skończyć w ten sposób. Tutaj akurat doprowadzenie zostało upalone, a wyglądało to mniej więcej tak. Także nie polecam odpalać lamp rtęciowych na osprzęcie z układem zapłonowym, ponieważ powstają przebicia, które mogą uszkodzić doprowadzenia.